Wow, koledzy, koleżanki, zobaczcie, jakie piękne akwaria mamy. Piękny duecik, 19 opti. Śliczne akwaria. Chodź, pokaż, Natalka, pokaż tutaj, zobaczcie. Moi drodzy, szlify są pięknie spasowane. Jak to fajnie wygląda wszystko. Pokaż ładnie kominek. Tutaj będzie akwarium morskie. Elegancko tu, silikonik bezbarwny, tak jak lubię. Ładnie wszystko dotykam sobie elegancko. Pięknie, pięknie to jest złożone. Tu mi się podoba, pokaż tutaj ten taki szlif, fajnie, ale też szkło to się mieni, co? Na tym świetle, cholera jasna. Coś pięknego. Taki zbiorniczek, słuchajcie, jak ktoś lubi akwaria roślinne, takie aquascaping, ale też niekoniecznie, nawet low-tech. Coś pięknego, taki zbiorniczek. Kurde, bez wzmocnień. Ta szyba taka fajna, grubiutka. No niesamowita, kurde. Sam mam takiego smaka na takie akwarium, że się w głowie nie mieści. Patrzę na ten zbiorniczek i najchętniej bym go stąd nie wypuścił, no ale muszę go za godzinę załadować i do Łodzi wysłać panu Zbigniewowi. Cholera jasna, no ale z chęcią sam sobie zostawił, no. Panie Zbigniewie, no nie, chyba się rozmyślę, chyba tą zaliczkę odda mi. Chyba naprawdę się rozmyślę, no bo kurde, no. Za bardzo mi się to akwarium podoba, no. Ja już tu widzę te korzenie, tą aranżację, te anubiasy, mikrozoria, no coś pięknego, niesamowite. A tutaj też taki kanciak, taki kruciak morski będzie. Tu ma być taka fajna na środku rafa. No, ma być tak fajnie widoczne, tak z trzech stron tutaj, z frontu, z boku i frontu. Kurde, no. Już tą rafę tutaj widzę, tą skałę, te ryby tutaj będą chodziły. Eufilie się będą bujały, akropory, no kurde, masz to niesamowite rzeczy, no. Chciałbym takie morskie akwarium, też nie powiem. Ależ, kurde, no panie Zbigniewie, no ale to mi się tak podoba. Nie wiem, czy tak mogę, no. Kurde, no. Ja już bym tu je teraz zalewał, tutaj już tworzył aranżację. Coś pięknego. Ja bym takie tutaj, gdzie ja miałbym takie akwarium tu postawić? No już, kurde, ciężka sprawa. No ale coś się może wymyśli. Piękne zbiorniczki dla was robimy. Trzymajcie się serdecznie. Ło, akwarium z trzeci!